Dziennikarze często porównują objętości zbiorników do pojemności basenu olimpijskiego. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile litrów wody mieści taki basen? Czy dużo? A może mniej niż się spodziewałeś? W tym filmie wyznaczymy objętość tego basenu. Przyjrzyjmy się bliżej basenowi olimpijskiemu według przepisów Światowej Federacji Pływackiej taki basen powinien być długi na 50 metrów, szeroki na 25 metrów i głęboki na 3 metry? Ile wody mieści się w takim basenie? Tyle, ile wynosi objętość tego basenu. A ile wynosi objętość basenu? Ponieważ basen olimpijski ma taką samą głębokość na całej swojej długości oraz na całej swojej szerokości, potraktujemy go jak prostopadłościan. Nasz prostopadłościan ma wysokość 3 m, długość 50 m i szerokość 25 m. Należy teraz wyliczyć jego objętość. Pamiętasz wzór na objętość prostopadłościanu? Objętość prostopadłościanu to jego długość razy jego szerokość razy jego wysokość. Podstawmy teraz odpowiednie dane i obliczamy naszą objętość. 50 m razy 25 m to 1250 m kwadratowych. Po wymnożeniu jeszcze przez 3 otrzymujemy, że objętość basenu olimpijskiego to 3750 m sześciennych. No dobrze, ale ile to jest? Dużo? Mało? Ile to jest 1 metr sześcienny wody? Tyle wody mieści akwarium o bokach metr na metr na metr? Jest to jednak mało pomocne? A znasz jakieś inne jednostki objętości? Najbardziej popularny jest litr? Pytanie tylko: skąd w ogóle wziął się litr? Ile litrów to 1 metr sześcienny? Z definicji 1 litr oznaczany małą literą l to 1 decymetr sześcienny. Wiesz dobrze, że 1 decymetr to 1 dziesiąta metra. Teraz podstawmy 1 10 metra w miejsce decymetra. Otrzymujemy, że 1 litr to 1 dziesiąta metra podniesiona do potęgi trzeciej. Do trzeciej potęgi podnosimy zarówno liczbę, jak i jednostkę, czyli 1 dziesiąta do potęgi trzeciej metrów sześciennych. Ostatecznie otrzymujemy, że 1 litr to 1 tysięczna metra sześciennego. 1 litr na naszej planszy jest praktycznie niewidoczny. Najłatwiej zauważyć go pod lupą. 1 litr wody mieści się w bardzo malutkim akwarium, o bokach 1 decymetr na 1 decymetr na 1 decymetr. Dobrze. Skoro wiemy, że 1 litr to 1 tysięczna metra sześciennego, to w takim razie ile litrów mieści się w jednym metrze sześciennym? 1 metr sześcienny to aż 1000 litrów. W takim razie ile litrów wody mieści się w jednym basenie olimpijskim który ma objętość 3750 metrów sześciennych. Teraz zatrzymaj film i spróbuj policzyć to samodzielnie. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. Aby to określić, należy jedynie pomnożyć 3750 razy 1000. Otrzymujemy, że w basenie olimpijskim Mieści się aż 3 miliony 750 tysięcy litrów wody. To już robi wrażenie, prawda? Mówiliśmy przed chwilą o dwóch jednostkach objętości: o metrze sześciennym oraz o decymetrze sześciennym. Metr i decymetr to jednostki długości. Czy znasz jakieś inne jednostki długości? Na pewno 1 cm. W takim razie, czy istnieje 1 cm sześcienny? Oczywiście, że tak. 1 cm sześcienny to objętość kostki obok 1 cm. Znowu jednak nasuwa się pytanie: czy to dużo, czy mało? Porównajmy 1 cm sześcienny z 1 decymetrem sześciennym, czyli z 1 litrem. Wiadomo, że 1 decymetr to 10 cm. 1 decymetr sześcienny to 10 cm podniesionych do potęgi trzeciej, czyli 1000 cm sześciennych. Albo inaczej mówiąc, 1 cm sześcienny to 1000 decymetra sześciennego. To oznacza, że nasza kostka o wymiarach decymetr na decymetr na decymetr składa się z tysiąca kostek o wymiarach centymetr na centymetr na centymetr. Postawmy teraz następujące pytanie: ile centymetrów sześciennych mieści się w jednym metrze sześciennym? Zatrzymaj film i spróbuj to policzyć samodzielnie. Następnie włącz film ponownie. I porównaj swój wynik z moim. 1 metr to 100 cm. Natomiast 1 metr sześcienny to metr razy metr razy metr. W miejsce 1 metra wstawiam 100 cm. 1 metr sześcienny to 100 cm razy 100 cm razy 100 cm. Czyli ostatecznie aż milion centymetrów sześciennych to oznacza, że w kostce o wymiarach metr na metr na metr mieści się aż milion kostek o wymiarach centymetr na centymetr na centymetr. W tej samej wielkiej kostce o objętości 1 metra sześciennego mieści się tysiąc kostek o objętości 1 decymetra sześciennego. Omówione przed chwilą jednostki objętości Pochodzą od jednostek długości metra, decymetra i centymetra. Znamy też i kojarzymy 1 litr. W przepisach kuchennych, w medycynie albo innych dziedzinach życia często wykorzystuje się jeden mililitr. Ile to litrów? Spójrz na pewien analogiczny przykład. Wiesz dobrze, że 1000 mm to jeden metr. Tak samo 1000 ml. Stanowi 1 litr. Skoro 1 litr jest 1000 razy większy od 1 ml, to 1 ml jest 1000 razy mniejszy od 1 litra, czyli stanowi 1ą 1000 litra. W butelce o pojemności 1 litra mieści się 1000 takich kropel o objętości 1 ml. porównajmy teraz 1 ml z centymetrami sześciennymi. Zatrzymaj teraz film. I powiedz, ile mililitrów mieści się w 1 centymetrze sześciennym. Następnie porównaj swój wynik z moim. Tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, 1000 ml, przy czym mililitry zaznaczamy jako ml, to 1 litr. Wiemy też, że 1 litr to 1 decymetr sześcienne. W takim razie 1000 ml to 1 decymetr sześcienny. Albo, inaczej mówiąc, 1 ml to 1/1000 dm3. Wiemy też z poprzedniego przykładu, że 1 dm3 to 1000 cm3. W takim razie 1 ml to 1/1000 razy cm3. Ostatecznie otrzymujemy, że 1 ml to dokładnie 1 cm3. Gratulacje! Po obejrzeniu tej lekcji

to 1 decymetr sześcienny, a 1 mililitr to 1 cm sześcienny. Zobaczyłeś właśnie kolejny film z playlisty dotyczącej zadań o bryłach. Zachęcam Cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej Pistacja TV.